Pierwsze znaki, że rzeczywiście dzieje się dobrze, będziemy mieć około końca maja, początku czerwca. Na pewno będzie to najpierw widoczne w liczbie zgonów, która zdecydowanie zmaleje. Zmaleje też oczywiście liczba hospitalizacji, powiedziała we Wstajesz i Weekend epidemiolog, profesor Maria Gańczak. Mówiła o efektach, jakie może przynieść proces szczepień przeciwko COVID-19. Od 27 grudnia trwa w Polsce akcja szczepienia przeciwko COVID-19. Jako pierwsi, w etapie zero, mają być zaszczepieni przede wszystkim medycy i pracownicy ochrony zdrowia. Przyczynię się do tego, żeby w ciągu kilku miesięcy ten kraj wrócił do normalności. Epidemiolog, profesor Maria Gańczak, wiceprezydent sekcji kontroli Europejskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, mówiła we Wstajesz i Wiesz w TVN24 o szczepionkach przeciw COVID-19. Szczepię się, ponieważ wychodzę za założenia, że jeśli ja się zaszczepię, to będzie to też bardzo korzystne dla wszystkich, których mam wokół i przyczyni się do tego, żeby w ciągu kilku miesięcy ten kraj wrócił do normalności, mówiła Gańczak. Przyznała, że szczepionka powstała szybko, ale taki był wymóg czasu, presja czasowa. Natomiast nie znaczy to, że szczepionka została przygotowana bez przestrzegania wszystkich tych reguł, które przyświecają nam przy produkcjach innych szczepionek, podkreśliła. Pierwsze znaki, że rzeczywiście dzieje się dobrze, będziemy mieć około końca maja, z początkiem czerwca. Epidemiolog pytana o ocenę, kiedy osiągniemy odporność zbiorową dzięki szczepionce, oceniła, że to wszystko zależeć będzie od tego, w jakim tempie będą się rodacy szczepić. Proszę nie zapominać, że medycy to jest tylko 600 tysięcy z całej 38-milionowej populacji Polski. Nam tutaj najbardziej zależy z punktu widzenia epidemicznego na tym, żeby zaszczepiło się jak najwięcej seniorów, wskazywała Gańczak. Jej zdaniem pierwsze znaki, że rzeczywiście dzieje się dobrze, będziemy mieć około końca maja, z początkiem czerwca. Na pewno będzie to najpierw widoczne w liczbie zgonów, która zdecydowanie zmaleje. Zmaleje też oczywiście liczba hospitalizacji. Czyli zwalniane będą sukcesywnie, mam nadzieję, łóżka dla pacjentów nieco widowych, na czym nam bardzo zależy, kontynuowała. Musimy nieść opiekę medyczną tym pacjentom, którzy mają wszelakie choroby wymagające diagnostyki, hospitalizacji. W tej chwili ten dostęp do ochrony zdrowia jest dla nich ograniczony, podkreśliła prof. Gańczak.